Dnia Mateusz Szwoch. Dzisiaj grają Świt z Sokołem, Lechia Tomaszów Mazowiecki z Wartą Sieradz, Pelikan Łowicz z Radomiakiem Radą, Pogoń Grodzisk Mazowiecki z Pilicą Białobrzegi, Ursus Warszawa z WKS-em Wieluń i o godzinie 18:00 Łódzki Klub Sportowy podejmie Omegę Kleszów. Piłkarze obu drużyn już po bojowym okrzyku na środku boiska już rozstawiają się na swoich pozycjach i za kilkadziesiąt sekund sędzia Michał Grodzki da gwizdkiem sygnał do rozpoczęcia tego spotkania. Od środka rozpoczną czarne koszule Marcin Stańczyk i Adam Czerkas, czyli doświadczony duet zawodników ofensywnych. 16:31, proszę Państwa. I właśnie w tym momencie rozpoczęło się spotkanie drugiej kolejki trzeciej ligi łódzko-mazowieckiej. Zaczęła Polonia, od razu podanie do Filipa Kowalczyka, przecina je obrońca. Piłkę stara się opanować Wojdyga. Nie porozumieli się tu piłkarze Polonii Warszawa i w ostateczności futbolówkę zagarnął Piotr Papież. Kowalczyk nie utrzymał się przy piłce i mamy pierwszy w tym spotkaniu faul. Starły się dwie szesnastki. Filip Kowalczyk z Polonii sfaulował Piotra Papieża z GKP. I Targówek spokojnie przez tył. Daniel Żurawski i bramkarz Witold Trudnicki wybija piłkę na aut. Aut na wysokości środkowej linii boiska. Piłkę wrzuca Andrzej Krajewski. Krajewski do Arłukowicza. Mamy akcję prawą stroną boiska. Wysoki pressing Dominika Lemanka i obrońca GKP Kamil Mierzwiński wybija piłkę na aut. Będzie sytuacja dla czarnych koszul. Rzut z autu na wysokości pola karnego. Szykuje się daleki wrzut. O piłkę walczy Marcin Stańczyk. Wybił ją Mierzwiński. Strzał! Ponad bramką uderzenie Grzegorza Arłukowicza z numerem 21. Teraz chwilę przerwy, bo potrzebna jest piłka. Arłukowicz uderzył tak wysoko, że ze strzałem nie poradził sobie nawet piłkochwyt. Od bramki Witold Rudnicki. Ustawia sobie piłkę bramkarz GKP. Instruuje swoich obrońców i za chwilę dalekim wykopem wznowi grę. Tak jest. Pojedynek powietrzny wygrywają piłkarze z Targówka. Przy piłce Marcin Kolasiński. Kolasiński w pojedynku strzał na bramkę Pawła Bysznowskiego. Pierwsza dobra interwencja bramkarza czarnych koszul. I kolejny daleki wykop. O piłkę walczy Adam Czerkas. Uwaga, Czerkas próbuje utrzymać się przy piłce. Czerkas, Kowalczyk, Wojdyga. Cofają się piłkarze Polonii. Wojdyga do Arłukowicza i przez środek obrony, przez Wojciecha Szymanka, który pełni dzisiaj funkcję kapitana zespołu czarnych koszul. Wojdyga, podanie przycina Jewchen Romanow. Stańczyk na lewą stronę do Czerkasa, ale Czerkas podawał do Filipa Kowalczyka zbyt mocno i po raz kolejny grę wznowi Witold Trudnicki. Adam Czerkas najpierw miał grać w Polonii, później miał nie grać, a teraz po zmianie trenera ostatecznie wrócił do zespołu. Rozbijało się o zapis w jego kontrakcie, wedle którego ma trenować tylko 3 razy w tygodniu, czyli mniej niż reszta zespołu. Na to nie zgadzał się Piotr Dziewicki, ale nowy trener czarnych koszul Piotr Czechowicz prawdopodobnie nie będzie miał nic przeciwko, zwłaszcza że Czerkasa bardzo dobrze zna. Pracował już z nim przez prawie 2 lata w Pogoni Siedlce. I właśnie wspomniany Czerkas wysokim pressingiem doprowadził do wybicia piłki na aut. I kolejna akcja GKP Targówek, znowu lewą stroną Marcin Kolasiński. Kolasiński w pojedynku z Andrzejem Krajewskim. Wycofanie piłki. Podanie przycina Dominik Lemanek. Będzie rzut z autu.
Zagrożenia z tego nie będzie, był za to faul. Jeden z napastników z graczy ofensywnych GKP faulował walczącego o piłkę Adama Krajewskiego. I grę od rzutu wolnego wznowi Paweł Błesznowski. Daje właśnie znak rękami swoim zawodnikom, żeby odsunęli się od bramki. Będzie długie wybicie. Błesznowski. Piłka zagrywana do Marcina Stańczyka. Stańczyk przegrał pojedynek główkowy. I ponownie gra w środku boiska. Odzyskuje Lemanek. Lemanek do Czerkasa. Akcję zamyka Filip Kowalczyk. Czerkas. Aj, wycofywał piłkę do Marcina Stańczyka. Liczył na to, że były napastnik Dolkanu. Dojdzie do tego zagrania i strzeli z kilku metrów na bramkę. Tak się jednak nie stało. Kontratak GKP. Akcja na chwilę zastopowana przez Filipa Kowalczyka i odzyskują piłkę poloniści Wojdyga. Do tyłu, do Szymanka. Arłukowicz, niedokładne zagranie. Przemysław Sieczko. Sieczko, jeden z wód, drugi. Odzyskuje piłkę Wojdyga. Przemysław Sieczko to jest zawodnik 20-letni, który w poprzedniej kolejce zapewnił swojej drużynie punkt w wyjazdowym starciu z Łódzkim Klubem Sportowym, strzelając wyrównującego gola w 84 minucie gry. Tymczasem na trybunach ożywiony doping z obu stron. Grupa kibiców Polonii powiększyła się. Jest ich około na oko 50. Kibice obu drużyn dopingują swoich pupili. A przy piłce Grzegorz Wojdyga, najbardziej aktywny w tych pierwszych minutach meczu. Stańczyk, jego podanie do Czerkasa nie przeszło. Lemanek prawym skrzydłem minął przeciwnika. Lemanek szykuje się do dośrodkowania. Dominik Lemanek strzela i broni Witold Rudnicki. Paruje tą piłkę na rzut rożny, przy czym dosyć głośno strofuje tam swoich obrońców. Nie jest chyba zadowolony z tego, że dopuścili do takiej sytuacji. Będzie pierwszy w dzisiejszym meczu rzut rożny. Rzut rożny dla czarnych koszul, a piłkę z narożnika boiska będzie dośrodkowywał Filip Kowalczyk, czyli młodzieżowy reprezentant Polski. 18-latek, który do tej pory występował w drużynie juniorów starszych Polonii. Kowalczyk, dośrodkowanie. Rudnicki piąstkuje piłkę i będzie jeszcze jeden rzut rożny. Piłkarze GKP otoczyli teraz sędziego Michała Grodzkiego, domagają się odgwizdania faulu na bramkarzu. Decyzja arbitra jest jednak inna i Filip Kowalczyk za chwilę po raz drugi będzie miał szansę wstrzelić tą piłkę z narożnika boiska w pole karne, licząc na to, że dosięgnie ją któryś z jego kolegów z zespołu. Uwaga, Kowalczyk. Kamil Mierzwiński wybija piłkę głową. No, może do trzech razy sztuka. Będzie kolejny rzut rożny. I znowu długie zagranie będzie w pole karne GKP Targówek. I Kamil Mierzwiński tym razem wybija piłkę, ale dla odmiany, nie na rzut rożny, tylko na aut. Rzut z autu dla czarnych koszul na połowie rywala. Kosiec, dalekie dośrodkowanie. O piłkę walczy Czerkas. Faulowany Grzegorz Arłukowicz i z tego co widzę będzie rzut karny. Będzie rzut karny dla Polonii Warszawa. Piłkę złapał już Dominik Lemanek, najlepszy strzelec czarnych koszul w poprzedniej rundzie, w rundzie wiosennej, jeszcze w czwartej. Chociaż nie ustawia piłkę Lemanek na linii pola karnego. Nie będzie strzału z 11 metrów, ale dokładnie z 16. Liczący 6 osób mur piłkarzy GKP, 5 osób mur piłkarzy GKP, ustawiany przez Witolda Rudnickiego. A Dominik Lemanek naradza się jeszcze z Marcinem Stańczykiem. No, zobaczymy, jak zdecydują się rozegrać ten stały fragment gry poloniści. W odwodzie są jeszcze Szymanek, Arłukowicz, może któryś z nich będzie strzelał z dystansu. A uwaga, Lemanek i fantastyczna parada Witolda Rudnickiego. Pierwszy strzał w światło bramki w wykonaniu czarnych koszul. Jeszcze dośrodkowanie. Wybija piłkę Robert Rokicki. Strzał i bramka dla Polonii Warszawa. Dominik Lemanek. Uderzenie
uderzenie zza linii pola karnego, z pierwszej piłki. Bardzo dokładny, precyzyjny, techniczny strzał. Do takich nas przyzwyczaił. I Polonia Warszawa prowadzi z GKP Targówek 1-0. Kibice zespołu gości w euforii. A Dominik Lemanek podbiega teraz do ławki rezerwowych. No, mamy tutaj taką scenę dosyć radosną w wykonaniu czarnych koszul. Od 9 minuty Polonia prowadzi z GKP Targówek 1-0. A strzelcem pierwszego gola dla czarnych koszul w tym sezonie nie kto inny jak Dominik Lemanek. Od środka GKP. Zobaczymy, jak piłkarze z Targówka zareagują na stratę bramki. Czy od razu rzucą się do ataku? Teraz faulowany Robert Trokicki i będzie rzut wolny, czyli okazja do dośrodkowania piłki z około 40 bardziej metrów przed bramką Pawła Błysznowskiego. Wysocy środkowi obrońcy są już w polu karnym. Zobaczymy, jak zdecydują się rozegrać ten stały fragment gry gospodarze. Przy piłce Marcin Kolasiński. Dośrodkowanie prawą nogą. Piotr Augustyniak wybija piłkę. Jeszcze Kosiec i Lemanek wykopuje piłkę spod własnego pola karnego. Zażegnują z tym samym niebezpieczeństwo. I już teraz Polonia ma aut na wysokości pola karnego. Cóż można powiedzieć, poziom meczu w tych pierwszych minutach nie jest na zbyt wysoki, tempo nie jest zbyt szybkie. Od początku zarysowała się ostra przewaga Polonii Warszawa. Już w drugiej sytuacji czarne koszule strzeliły gola. Teraz akcja pod drugą bramką. Kosiec wybija piłkę. Lemanek w pojedynku z Mierzwińskim. Krajewski faulował. Będzie kolejna okazja do dośrodkowania piłki w pole karne Polonii. Również z prawej strony boiska, patrząc od strony bramkarza Pawła Błysznowskiego. Wysocy zawodnicy gospodarzy, tacy jak Sieczko, Romanow czy Piekarz, są już w polu karnym czarnych koszul. Dwuosobowy mur ustawił Paweł Błysznowski. No i zobaczymy, Kolasiński. Będzie pewnie dośrodkowanie na bliższy słupek, tak jak kilkadziesiąt sekund temu. Jest gwizdek sędziego, dośrodkowanie. Było tam przepychanko, ostatecznie piłkę wybija Dominik Lemanek. Kosiec. Czerkas przepycha się w obrębie koła środkowego. Faulowany, ale szybko wznowiła grę Polonia. Wojdyga w pojedynku z Kacprem Piekarzem wygrał ten pojedynek. Biegnie lewą stroną, dośrodkowuje piłkę w pole karne. Oj, teraz nieporozumienie bramkarza z Kamilem Mierzwińskim, ale nie przynosi to konsekwencji negatywnych dla GKP. I moment spokoju w grze. Piłka wycofana do Błysznowskiego, który spokojnie rozgrywają przez swoich obrońców. Grzegorz Arłukowicz do Szymanka. Szymanka, który dołączył do drużyny przed sezonem, przyszedł z Podbeskidzia Bielsko-Biała. To wychowanek Polonii, ma na swoim koncie ponad 100 meczów w Ekstraklasie w barwach czarnych koszul, ale też Widzewa Łódź. Lemanek. Będzie chyba, że rozpoczęcie gry od rzutu wolnego. Nie, jednak od autu zaczynają czarne koszule. Zagranie do Czerkasa. Czerkas w narożniku boiska. Czerkas, czy był faul? Nie, zdaniem sędziego. Napastnik Polonii powstrzymywany był czysto i od bramki, od wybicia piłki spod własnego pola karnego rozpoczął Witold Trudnicki. Polonia w posiadaniu piłki, Polonia kontroluje grę, wygląda na drużynę znacznie dojrzalszą niż GKP. Marcin Stańczyk przedzierał się teraz prawą stroną, próbował szukać tam Dominika Lemanka. Niestety nie wyszło. I piłka w posiadaniu popularnej Giekpy. Teraz Wojdyga, wygrany pojedynek główkowy z Piotrem Papieżem.
Marcin Kolasiński powstrzymany przez Piotra Augustyniaka. Ile manek faulu na wysokości ławki rezerwowych Polonii Warszawa? Spośród piłkarzy Polonii drużyny GKP najlepiej zna Marcin Stańczyk, który spędził tutaj przy ulicy Kołowej rok. No i bilans jak na rozgrywki trzecioligowe ma bardzo dobry, 35 meczów w barwach GKP i 21 zdobytych bramek. Ciekawe, czy taką skuteczność, czy do tej skuteczności nawiąże również jako piłkarz Polonii. GKP wybicie spod własnej bramki, no. Piłka zmierzała przez moment w światło bramki strzeżonej przez Błaszczowskiego, ale golkiper czarnych koszul nie miał problemów z jej opanowaniem. I spokojnie przez linię obrony Szymanek zagrywa piłkę do Augustyniaka. Augustyniak do Krajewskiego i z powrotem piłka rozgrywana przez szeregi obronne czarnych koszul. Pokazuje się na lewej stronie Wojdyga, do niego zagranie, a pojedynek główkowy wygrywa Kasper Piekarz. Teraz dobry odbiór piłki Filipa Kowalczyka. Kowalczyk, Wojdyga dośrodkowuje w pole karne. Piłkę wybija Romanow i znowu przy piłce, a jednak nie, poloniści cały czas utrzymują się przy piłce. Teraz faulowany Rafał Kosiec i będzie rzut wolny dla czarnych koszul, czyli dośrodkowanie, okazja do dośrodkowania, kolejnego dośrodkowania w pole karne. Piłkę będzie zagrywał prawdopodobnie Grzegorz Arłukowicz, chociaż dobiega do niej również Dominik Lemanek, znany z tych swoich dokładnych dośrodkowań. I to właśnie on będzie za chwilę starał się wprowadzić nieco zamieszania w szeregi obronne GKP. Lemanek, dośrodkowanie, Rudnicki piąstkuje piłkę poza pole karne. Wyszedł z tej opresji z obronną ręką bramkarz GKP. Akcja targówka, ścieczka na lewą stronę. Jest tam Mierzwiński z numerem 14, Mikołaj Tokaj, dośrodkowanie, wybicie piłki, jeszcze jest Mikołaj Tokaj, którego po ostatnim meczu z OKS-em bardzo chwalił trener Wiechowski. Dośrodkowanie, piłkę wybija Piotr Augustyniak. I Mikołaj Tokaj w walce o górną piłkę, faulowany przez Rafała Kościa, pozyskanego przed sezonem do Polonii Warszawa z Pogoni, ze Znicza Pruszków, przepraszam. Będzie zatem kolejna okazja. Zrobił nam się mecz rzutów wolnych, już chyba szósty czy siódmy w wykonaniu piłkarzy obu drużyn. No, na razie najgroźniejsze są te wykonywane przez Dominika Lemanka. Zobaczymy, jak poradzi sobie Marcin Kolasiński. Szykuje się kolejne zagranie prawą nogą. Piłka dochodząca do bramki Pawła Obesznowskiego. Pięciu piłkarzy GKP w polu karnym, wbiega szósty. Uwaga, decyduje się na strzał Kolasiński, ale było to uderzenie, delikatnie mówiąc, dalekie od ideału. Paweł Błysznowski tylko odprowadził piłkę wzrokiem, a ta spokojnie przeleciała 2-3 metry nad poprzeczką jego bramki. I już akcję rozpoczyna Polonia Warszawa. Jest Arłukowicz. Rozegranie piłki przez linię defensywy. Szymanek do Augustyniaka. Arłukowicz, Augustyniak cały czas przy piłce, zawodnicy czarnych koszul. Długa piłka w stronę Czerkasa. Czerkas przyjmuje piłkę na klatkę piersiową, strzela. A i piłkę blokuje w ostatniej chwili jeden z zawodników GKP Targówek. Strzał nie zaskoczył Witolda Rudnickiego, bramkarza zespołu gospodarzy. Jeszcze jest okazja. Jeszcze prawą stroną. Adam Czerkas. Czerkas wystawia piłkę przed pole karne. Przed pole bramkowe właściwie. Kilka metrów od bramki, strzeżony przez Rudnickiego. Nie dochodzi do niej żaden z polonistów i będzie rzut z autu dla czarnych koszul. Piłka frunęła teraz wysoko nad sektorem zajmowanym przez kibiców gospodarzy. W główkach na razie lepsze czarne koszule. Teraz Stańczyk wygrał kolejny pojedynek główkowy, ale do piłki nie doszedł Adam Czerkas. I już z powrotem Wojciech Szymanek. Spokojnie przez własne pole
pole karne rozgrywają piłkę czarne koszule i już w posiadaniu zespół gospodarzy podawał w stronę pola karnego Jefchen Romanow, pozyskany do GKP ze startu Otwock. No ale zagranie okazało się bardzo niecelne i grę po raz któryś już z rzędu wznowi od własnej bramki Paweł Błasznowski. Czeka właśnie popularny Pawka na piłkę. I Polonici znowu budują akcję, począwszy od defensywy. Arłukowicz do Augustyniaka. Ten na drugą stronę boiska do Wojciecha Szymanka. Dominik Lemanek przed chwilą był przy piłce, który jest bardzo aktywny i na boisku wyróżnia się zdecydowanie nie tylko fryzurą, której nomen omen nie ma. Augustyniak ponownie do Szymanka. Rozpędza się z piłką stopy Polonii. Podanie do Wojdygi. Wojdyga, czy opanuje piłkę? Tak. W pojedynku z Piotrem Papieżem. Wojdyga wygrał ten pojedynek. Zagranie wzdłuż linii pola, wzdłuż linii bramkowej. Jeszcze na skrzydle Lemanek. Lemanek podaje do Kośca. Kosiec, Wojdyga. Lemanek. Lemanek zagrywa wzdłuż linii bramkowej. A teraz nieporozumienie w szeregach gospodarzy. Jeden z obrońców nabił swojego kolegę. Uderzył go w głowę. No i wygląda na to, że będziemy mieli interwencję albo i nie sztabu medycznego GKP. No, lekki nokaut mieliśmy przed chwilą. A Dominik Lemanek już ustawił piłkę w lewym narożniku boiska, patrząc z perspektywy Polonii, i będzie sposobił się do dośrodkowania w pole karne. Krótkie rozegranie. Kowalczyk do Lemanka. Lemanek dośrodkowuje. I jest 2-0 dla Polonii Warszawa. Bramkę zdobywa Piotr Augustyniak. Czarne koszule w 21 minucie meczu prowadzą na targówku 2-0. Świetnie wypracowali ten cały fragment gry piłkarze Polonii Warszawa. Najpierw Lemanek do Kowalczyka, Kowalczyk z powrotem do Lemanka. Dośrodkowanie w pole karne i tam dosłownie z 3-4 metrów piłka głową do bramki pakuje Piotr Augustyniak, czyli stoper czarnych koszul, który do drużyny dołączył pół roku temu w zimę z Bogu Wyszków. Od środka czarne koszule. Przepraszam, oczywiście od środka zielone koszule, żółte, czyli piłkarze GKP Targówek. No, zobaczymy, czy spadnie animusz do gry. Czy spadnie ten animusz, ten zapał do gry piłkarzy z Targówka. Trener Sergiusz Wiechowski zapowiadał przed meczem na naszych łamach w wywiadzie, że nie boi się Polonii, że jego piłkarze nie spalą się psychicznie przed tym meczem, że wyjdą na boisko maksymalnie zdeterminowani, nie patrząc na to, jakie klasy rywala podejmują. No, przynajmniej na razie nie wszystko idzie chyba po jego myśli. A Polonia znowu w ataku. Marcin Stańczyk w środku pola. Jedno kółeczko, drugie. I poloniści teraz spokojnie przez tył. Nie mają się już w zasadzie gdzie śpieszyć piłkarze czarnych koszul. 2-0 to, no chociaż niektórzy mówią, że 2-0 to jest w piłce nożnej najgorszy wynik, bo za chwilę może zrobić się 2-1 i będzie nerwówka, ale tymczasem Wojdyga na lewej stronie. Wojdyga dośrodkowanie i teraz piłkę łapie pewnie Rudnicki. I błyskawicznie wznawia grę wykopem spod własnej bramki. Tam jednak dobra asekuracja w wykonaniu Augustyniaka i będzie tylko out dla gospodarzy. Piłka ponownie na trybunach. I po raz kolejny gra z autu wznawia Kamil Mierzwiński. Mierzwiński na lewej stronie, kapitan GKP Targówek. Czy był faulowany? Tak, Grzegorz Arłukowicz, zanim sędziego faulował. Faulował Mikołaja Tokaja i za chwilę będziemy mieli rzut wolny dla GKP. Kolejny z lewej strony boiska. Tym razem jednak znacznie bliżej pola karnego Polonii. W okolicach narożnika 16 piłkę ustawia sobie tradycyjnie już Marcin Kolasiński. I zobaczymy, jaki wariant tym razem wybiorą gospodarze. Czy będzie to dośrodkowanie na któregoś z wysokich zawodników, czy też bezpośredni strzał.
Kolasiński, miękkie dośrodkowanie, uwaga, oj, piłka minęła nieznacznie. Nieznacznie minęła lewy słupek bramki strzeżonej przez Pawła Bożnowskiego. Wyszedł z tego taki centrostrzał, jakby to powiedzieli komentatorzy Ekstraklasy. Nie to strzał, nie to dośrodkowanie, ale przez moment było groźnie. Grę wznawia Paweł Bożnowski. Daleki wykop, wygrywa główkę Marcin Stańczyk. Starcie teraz Daniela Żurawskiego z Adamem Czerkasem, jednak nie odgwizdał sędzia faulu na piłkarzu Polonii. I teraz przy piłce GKP Rudnicki, daleki wykop. Faulowany Piotr Augustyniak, sędzia upomina teraz jednego z piłkarzy GKP. Mikołaja Tokaja, który nieprzepisowo walczył o piłkę z obrońcą Polonii. Augustyniak. Arłukowicz, który w swojej karierze ma 5 występów w najwyższej klasie rozgrywkowej w barwach Jagiellonii Białystok. Ostatnio grał w Zagłębiu Sosnowiec w drugiej lidze. Teraz podpisał kontrakt z czarnymi koszulami i z pewnością będzie znaczącym wzmocnieniem. Ale już Lemanek, dośrodkowanie w pole karne, piłkę wybija Żurawski. Lemanek, doszedł do tej piłki Lemanek w defensywie GKP. Świetny odbiór w wykonaniu Grzegorza Arłukowicza, o którym przed chwilą mówiłem. Dzięki niemu Polonia cały czas przy piłce. Andrzej Krajewski. Krajewski w pojedynku z obrońcą GKP, w pojedynku przegranym i od autu z własnej połowy boiska rozpoczną gospodarze. A na trybunach stadionu przy ulicy Kołowej na oko maksymalnie 300-350 osób, nie ma więc tych 500, których spodziewali się organizatorzy. Bilety na to spotkanie kosztowały odpowiednio 15 zł normalny i 5 ulgowy. Przedsprzedaż trwała już od środy. Zainteresowanie było całkiem spore, ale jednak nie tak duże, żeby zapełnić całkowicie obiekt przy ulicy Kołowej. A w kwestii bezpieczeństwa warto wspomnieć, że oprócz policji, rzecz jasna, i ochrony porządku na stadionie GKP pilnuje dzisiaj incognito 15 emerytowanych żołnierzy Gromu. To jest pomysł, który zrodził się właśnie w gabinetach działaczy GKP i wykorzystując swoje znajomości ściągnęli dla poprawy bezpieczeństwa na obiekt 15 byłych gromowców. Na razie ich interwencje nie są jednak potrzebne. Na trybunach panuje spokój. Mamy nadzieję, że tak będzie do końca spotkania. Polonia na własnej połowie. Filip Kowalczyk w pojedynku z Jewchenem Romanowem. Sytuację wyjaśnia Dominik Jarczak. Daleki wykop w stronę Przemysława Sieczko. Do piłki jako pierwszy dobiega jednak Paweł Bożnowski. Daleki wykop. O piłkę walczy Adam Czerkas. Przegrany ten pojedynek w środku pola. Gra się jakby teraz wyrównała. Mamy 28 minutę spotkania. I tak jak przez pierwsze 20 minut czarne koszule niemalże, nie licząc tych kilku rzutów wolnych, dominowały przeciwnika całkowicie, tak teraz gra toczy się głównie w środku pola albo wręcz pod bramką Polonii, pod polem karnym Polonii, tak jak właśnie teraz, kiedy czarne koszule spokojnie rozgrywają piłkę w defensywie. Augustyniak do Szymanka, pokazuje mu się na lewej stronie Wojdyga, co wybierze Szymanek, podaje do Czerkasa, ale niecelnie. Szymanek kontra Sieczko, górą młody piłkarz GKP. Ale teraz piłkarz Polonii na raty odebrał jednak piłkę. Kacper Piekarz podaje do Roberta Rokickiego, piłka już na lewym skrzydle, Mierzwiński. Atak GKP, Tokaj. Piłka wybita Mikołajowi Tokajowi spod nóg. I będzie rzut z autu dla GKP na wysokości połowy boiska. Przy piłce cały czas gospodarze. Chwila oddechu dla defensywy GKP, dla bramkarza Witolda Rudnickiego, który kilka dobrych interwencji już dzisiaj zaliczył.
Czerkas przedziera się przez zasieki obronne GKP, jednak bez skutku i cały czas piłkarze, a jednak odzyskał piłkę Stańczyk środkiem pola, pokazuje mu się Kowalczyk, piłka na lewą stronę, Filip Kowalczyk, co zrobi Kowalczyk, ma za plecami Wójtkę, dośrodkowanie, ale w najgorsze miejsce z możliwych, wprost na piąty metr, gdzie stał Rudnicki, który pewnie złapał piłkę. I w posiadaniu piłki gospodarze. Kamil Mierzwiński. Na lewej stronie Mierzwiński. Cofa piłkę do Rudnickiego. Jarczak. Zagrywa na prawą stronę do Romanowa. Ukraiński obrońca z powrotem do Jarczaka. To był błąd piłkarzy GKP. Stańczyk do Czerkasa, Czerkas w polu karnym i nie było faulu na debiutującym dzisiaj zespole Polonii, napastniku. Walecznie tam Mikołaj Tokaj. Starł się z Rafałem Kośćcem, faulowany napastnik GKP. I po raz kolejny rzut wolny, Żurawski. Do Mierzwińskiego. Próbował teraz z tej dość niecodziennej pozycji uderzyć na bramkę Przemysław Sieczko. Ale nie miał tyle szczęścia, co w zeszłą niedzielę na ŁKS-ie, kiedy, tak jak już wspominałem, zapewnił swojej drużynie remis w tym wyjazdowym starciu z Beniaminkiem III Ligi Łódzko-Mazowieckiej. Błaszczowski od bramki. Stańczyk niezwykle jest dzisiaj aktywny. Marcin Stańczyk, czy to w środku boiska, czy z prawej, czy też z lewej strony, zawsze stara się być pod grą, dostrzegać kolegów tak, aby oni mogli podać mu piłkę. Takie doświadczenie na pewno się przydaje. Właśnie teraz przy piłce Stańczyk. Stańczyk ma do wyboru Czerkasa. Czerkas, stracił piłkę w polu karnym. Wyłuskali mu spod nóg obrońcy GKP. I z tej akcji już nic nie będzie. Wojdyga. Romanow w pojedynku z Kowalczykiem, traci piłkę Ukrainiec, Kowalczyk na lewą stronę do Wojdygi i Wojdyga spokojnie uspokaja grę, podając piłkę Szymankowi do tyłu i znowu spokojnie, bez pośpiechu, przy korzystnym wyniku czarne koszule budują atak od podstaw, od linii obrony. Kosiec, Kowalczyk atakowany przez Papieża. Stańczyk prostopadle do Czerkasa. Czerkas szybszy, jednak Mierzwiński. Błąd bramkarza. Witold Rudnicki nie złapał tej piłki, ale był faulowany zdaniem sędziego przez napastnika Polonii. I od bramki, od rzutu wolnego, właściwie z wysokości własnego pola karnego GKP Targówek. Rudnicki, daleki wykop. O piłkę walczy Tokaj. Wywalczył aut na wysokości środkowej linii boiska. Teraz w ataku gospodarze. Traci piłkę na rzecz Krajewskiego. I rozpędzają się z kolei czarne koszule. Dominik Lemanek do Stańczyka. Stańczyk powstrzymany przez jednego z rywali. I znowu, a i tym razem za mocne podanie do Mikołaja Tokaja. I z rzutu od autu rozpocznie Polonia, a konkretnie Andrzej Krajewski. Andrzej Krajewski, który jest w składzie Polonii jednym z dwóch młodzieżowców obok Filipa Kowalczyka. Andrzej Krajewski, który ma już na swoim koncie jeden mecz w Ekstraklasie. Był to mecz czarny koszul z Pogonią Szczecin, ten ostatni w najwyższej klasie rozgrywkowej przed tą degradacją, która miała miejsce rok temu. A przez ostatni sezon Krajewski występował w drużynie Centralnej Ligi Juniorów, zajmując z Polonią trzecie miejsce w makroregionie. Teraz od defensywy GKP. Żurawski podaje do Mierzwińskiego. Mierzwiński tam walczy o piłkę. Sieczko i faulowany napastnik GKP.
Targówek będzie chyba żółta kartka pierwsza w tym spotkaniu. Jednak nie upomina sędzia, jedynie Andrzeja Krajewskiego. A z boiska podnosi się już Kamil Mierzwiński. I piłką dośrodkowywał będzie tradycyjnie już Marcin Kolasiński. Sześciu piłkarzy GKP w polu karnym Polonii. Wysokie dośrodkowanie. Łapie piłkę Paweł Błosznowski, a adresatem podania był Daniel Żurawski. I już Polonia. Stańczyk przez środek do Arłukowicza. Podanie nie dochodzi do Filipa Kowalczyka, przecina je Formanow. Wysoki pressing polonistów. Arłukowicz teraz jest najbardziej wysuniętym piłkarzem w czarnym trykocie. Ten pressing zmusił bramkarza do dalekiego wybicia. Dali radę jednak utrzymać się przy piłce z zawodnicy z Targówka. Teraz Augustyniak. Czerkas faulowany w środku boiska, Adam Czerkas. I będzie chwila oddechu dla defensywy Polonii. Zobaczymy, jak ten rzut wolny rozgrają poloniści. Czy będzie dalekie zagranie. Na to wygląda. Przy piłce Rafał Kosiec. Ma kilka możliwości. Na prawej stronie Dominik Malek, na lewej Grzegorz Wojdyga. A jednak wybrał. Poszedł na łatwiznę i zagrał do tyłu. Szymanek na środku boiska. Szymanek. Pokazuje mu się Wojdyga. Wojtek lewą stroną, Stańczyk z powrotem do Szymanka. Zyskują powoli te metry piłkarze Polonii. Kosiec traci piłkę. Ale jest Szymanek, Augustyniak. Przez środek ponownie Polonia Warszawa. Krajewski. 36. minuta meczu. Wynik przypomnę po bramkach Dominika Lemanka i Piotra Augustyniaka. To 2-0 dla Polonii Warszawa. Stańczyk teraz stracił piłkę. Tokaj. Zagranie, próba długiego zagrania na przeciwległe skrzydło. Piłka trafiła jednak wprost w Rafała Kośca i będzie rzut z autu. Przejmują piłkę poloniści. Krajewski do Błosznowskiego. Błosznowski na lewo do Wojdygi. Ten do Szymanka. Po raz kolejny piłkarze Polonii pokazują, że się nie śpieszą, że to, co już chcieli, to de facto mają. Prowadzą 2-0. No, teraz odpalili jakąś petardę kibice którejś z drużyn. Nie widziałem, szczerze mówiąc, której. Ale unosi się dym nad sektorem zajmowanym przez polonistów. Na boisku na razie nie dzieje się nic szczególnego. Piłkę po raz kolejny rozgrywają czarne koszule. No może teraz Stańczyk jest już przed polem karnym. Stańczyk strzela, zablokowane to uderzenie przez Dominika Jarczaka. Ofiarnie, ale skutecznie. I Kosiec do Wojdygi na lewą stronę. Wojdyga doszedł do tej piłki. Jest już w narożniku. Wojdyga kontra Romanow. Przegrywa ten pojedynek Grzegorz Wojdyga. Wojdyga, który w Polonii występował już wcześniej, jest jej wychowankiem. Wojdyga 8 lat temu debiutował w zespole seniorów Polonii, grającym jeszcze wówczas w dawnej drugiej lidze, czyli na zapleczu Ekstraklasy. Rozegrał tam łącznie około 20 spotkań, a na poziomie pierwszej ligi ma na swoim koncie 53 mecze. Oprócz Polonii w klubach takich jak Motor Lublin, Górnik Łęczna czy Chojniczanka Chojnice. I Targówek od własnej połowy Mierzwiński do Żurawskiego. Żurawski szukał tam długim podaniem Marcina Kolasińskiego, lewego pomocnika GKP. Ale piłkę przejęli na krótko poloniści. Przez środek GKP Jarczak na prawo do Romanowa. Romanow dośrodkowanie w pole karne. No, wbiegał tam i jest bramka, proszę Państwa. GKP Targówek zmniejsza rozmiary porażki. 39. minuta spotkania po dośrodkowaniu Jevhena Romanowa. Na listę strzelców wpisuje się grający z numerem 8 Marcin Kolasiński, czyli ten, który wielokrotnie próbował swoich sił w dośrodkowaniach z rzutu wolnego. Teraz po dośrodkowaniu swojego kolegi umieszcza piłkę w siatce w bramce strzeżonej przez Pawła Błosznowskiego.
No i tak jak wspomniałem, 2-0 to jest wynik w futbolu najgorszy, bo zrobiło się 2-1, no i teraz będzie pewnie nerwowo. Piłkarze GKP złapią może ten wiatr w żagle, zobaczą, że jednak nie taki diabeł straszny, jak się go maluje. No, bardzo ciekawie zapowiadają się te najbliższe minuty meczu. Do końca pierwszej połowy zostało ich dokładnie 6. Była próba szybkiego ataku, podawał piłkę do Filipa Kowalczyka. Rafał Kosiec, ale nic z tego nie wyszło i przez własną połowę z atakiem wychodzą gospodarze, Mierzwiński do Kolasińskiego, znowu Kolasiński lewą stroną, Kolasiński. Rafał Kosiec wybija tą piłkę na aut, jeszcze próbował na wślizgu zagarnąć ją Grzegorz Wojdyga, ale nie udało mu się, no i wygląda na to, że role na boisku się odwracają. Tak jak przeważało na początku Polonia, tak teraz coraz śmielej boczy na sobie drużyna GKP. Teraz siedzi właściwie na boisku jeden z graczy w zielonej koszulce, czyżby to już skurczy? Nie. Jakiś uraz chyba mięśniowy. Ale już wszystko w porządku, nie jest konieczna interwencja sztabu medycznego. Tymczasem znowu dośrodkowanie w pole karne GKP. Mierzwiński, ojej, to chyba miał być strzał. Ale wyszedł taki niedolot, piłka wszybowała w powietrzu. Kolejne dośrodkowanie Wojdyga, Kowalczyk. Wygrywa z nim pojedynek Romanow, Wojdyga. Opanowuje piłkę doświadczony obrońca Polonii. Szymanek na prawo do Andrzeja Krajewskiego. Augustyniak, no tym razem to drużyna gospodarzy zaczyna stosować wysoki pressing. No i już odzyskują piłkę zawodnicy GKP na krótko, ale jednak. No, druga połowa może być ciekawa. Zobaczymy, jak w szatni zareaguje na ten wynik Sergiusz Wiechowski, czy dokona zmian. Na ławce rezerwowych jest m.in. Michał Dobkowski, znany z występu w Ursusie. Jest dobry zawodnik ofensywny Michał Gropiewnicki, który kiedyś też występował w juniorach Polonii. Teraz Jefren Romanow w takich dosyć ostrych słowach strofuje swoich kolegów z defensywy. I w ataku było przez chwilę Polonia, ale znowu strata piłki w wykonaniu czarnych koszul. Odzyskuje ją Szymanek na środku boiska, Szymanek na prawą stronę do, no właśnie, do nikogo. Miał tam być Dominik Lemanek, miał tam być Marcin Stańczyk, ale ostatecznie piłkę przejął Kamil Mierzwiński. Kosiec prosto padle do Kowalczyka, Kowalczyk wbiega w pole karne, Kowalczyk, jeden zwód, drugi Kowalczyk. Kosiec na prawo skrzydło do Lemanka, czy zda radę dośrodkować. Lemanek, Krajewski znowu do Lemanka, Lemanek dośrodkowanie w pole karne GKP Targówek. Do piłki nie dochodzi Marcin Stańczyk i już w posiadaniu jej GKP. Faulowany na środku boiska, najbardziej wysunięty z piłkarzy GKP. To był Mikołaj Tokaj, z tego co widzę. Odrzutu wolnego z własnej połowy. Gospodarze, mamy 42 minutę meczu. Wynik, przypomnę, 2-1 dla Polonii Warszawa po bramkach Lemanka i Augustyniaka. Z kolei dla zespołu gospodarzy trafił Marcin Kolasiński. Kamil Mierzwiński, lewą stroną Mierzwiński do Tokaja. Tokaj strzela! No, był to strzał wysokich lotów i to dosłownie piłka, a co najmniej 2 metry, poszybowała nad bramką Pawła Bocznowskiego. Bocznowski od bramki. Czerkas przegrywa pojedynek główkowy z Danielem Żurawskim i już w kontrataku GKP. Wojdyga, ogrywa go Papież, Piotr Papież. No, ładnie odebrał piłkę Wojdydze, ale kilka sekund później w obecności już też Szymanka nie dał rady już zrobić z tą akcją nic i piłkę przejęli zawodnicy czarnych koszul. Kowalczyk. Augustyniak na prawą stronę do Andrzeja Krajewskiego. Krajewski, podanie do Lemanka, walczy o piłkę. Nie. To jednak był Marcin Stańczyk, walczył o piłkę na prawym skrzydle i wywalczył rzut wolny na wysokości pola karnego
GKP Targówek. Zobaczymy, jak rozegrają ten stały fragment gry. Poloniści do dośrodkowania będzie sposobił się pewnie Dominik Lemanek. Widzę, że do piłki zmierza też Filip Kowalczyk, czyli ten młodzieżowiec. Jeden z dwóch młodzieżowców w barwach Polonii. I to chyba właśnie Kowalczyk, z tego co widzę. Tak, to Filip Kowalczyk będzie dośrodkowywał piłkę w pole karne GKP. Gwizdek sędziego Marcina Grodzkiego. Kowalczyk dośrodkowanie, ale za krótkie i piłkę wybija Kamil Mierzwiński. To była taka piłka w stylu Adriana Mierzejewskiego z rzutu rożnego w ładnych czasach w Polonii. Leciutko na pierwszego obrońcę. A teraz mamy jakieś małe zamieszanie na boisku. Będzie chyba... Jednak nie będzie żółtej kartki. Sędzia jedynie upomina Kamila Mierzwińskiego, kapitana GKP Targówek. Ale będzie za to rzut wolny dla Polonii i kolejna okazja, żeby wstrzelić tę piłkę w pole karne. Teraz ustawia ją prawonożny Dominik Lemanek. Jest też Grzegorz Wojdyga, który będzie mógł zagrać lewą nogą. I to właśnie Wojdyga będzie wykonawcą tego stałego fragmentu gry. Zobaczymy, co zrobią czarne koszule. Będzie to raczej dośrodkowanie, aniżeli bezpośredni strzał. Wojdyga, dośrodkowanie za wysokie zdecydowanie. Czyli zupełne przeciwieństwo tego, co przed chwilą zaprezentował Filip Kowalczyk. I kończy pierwszą połowę sędzia Marcin Grodzki. Po 45 minutach gry czarne koszule prowadzą na wyjeździe z GKP Targówek. 2-1 po bramkach Piotra Augustyniaka i Dominika Lemanka. Dla GKP trafił Marcin Kolasiński. No, piłkarze pośpiesznie udają się do szatni. A my słyszymy się już za 15 minut. Robi dogrywkę wieczorem.
pozwolę się jeszcze włączyć z komentarzem, nie wiem czy Państwo to widzą, ale jakaś mała awantura między sektorem zajmowanym przez kibiców Polonii a GKP. Zwijają flagi kibice Starłówka, no proszę. Wychodzą ze stadionu, nie, ciężko mi coś powiedzieć, bo jestem po drugiej stronie boiska, ale wygląda to tak, jakby kibice GKP po prostu sobie uciekali w tym momencie z trybun. Flag już nie ma, kibice GKP schodzą na drugą stronę trybuny tak jakby. No, być może będą próbowali się przedrzeć do sektora gości. No, w każdym razie miłego oglądania, pewnie to Państwo właśnie widzą na swoich monitorach.
Ja jestem już prawie co. Powiedzmy, że ten. Piłkarze obu zespołów już na boisku. Zaczynamy za chwilę drugą połowę meczu GKP Targówek Polonia Warszawa. Przypomnę, do przerwy Polonia prowadzi 2-1. Bramki dla Czarnych Oszlu strzelali Dominik Lemanek i Piotr Augustyniak, zaś honorowe trafienie dla GKP zaliczył Marcin Kolasiński, którego ojciec jest dzisiaj naszym widzem mieszkający w Stanach Zjednoczonych, także serdecznie pozdrawiamy. Od środka za chwilę rozpoczną gospodarze. Piłkę już ustawia sobie Przemysław Sieczko. Co ważne, oba zespoły przystępują do drugiej części spotkania. Z tego co widzę, bez zmian w składach. I rozpoczęli GKP Targówek. 46. minuta spotkania. Przypomnę, wynik 2-1 dla Polonii. I już atak prawą stroną GKP. Rafał Kosiec przerywa akcję. Będziemy mieli rzut z autu. Podanie do Przemysława Sieczko. Sieczko w narożniku boiska nie opanował tej piłki i od bramki zacznie Paweł Błosznowski. Błosznowski nie śpieszy się po tę piłkę. Ustawiał będzie ją sobie powoli, tak, wynik jest korzystny dla Czarnych Oszul, więc nie ma co się śpieszyć. I Błosznowski pokazuje swoim kolegom, żeby wyszli jak najdalej od własnej bramki. Będzie zatem długi wykop. Pewnie na Marcina Stańczyka. Główka wygrana przez piłkarza GKP. Piekarz do tyłu, do Jarczaka. Jarczak na prawą stronę, Romanow. Jewchen Romanow. Długie podanie do Marcina Kolesińskiego. Kolesiński jest przy piłce. Kolejne zagranie na przeciwległą stronę boiska. Tokaj do piekarza. Piekarz prostopadle do jednego ze prawoskrzydłowych. Ale piłko przekracza pełnym obwodem linię końcową boiska i od bramki zacznie Paweł Błosznowski. Znowu powoli, nieśpiesznie bramkarz Polonii, który doświadczenie w robieniu awansów już ma. Przypomnijmy, że w sezonie 2012-2013 Błosznowski bronił Barw Legionowi, która awansowała z trzeciej ligi do drugiej, a w sezonie 13-14 grał w Polonii, która przecież awansowała do trzeciej ligi z czwartej. Czy teraz wywalczy trzeci z rzędu awans? No, kibice Polonii pewnie życzyliby sobie, żeby właśnie tak się stało. Przy piłce cały czas gospodarze. Żurawski do Mierzwińskiego. Kapitan GKP Targówek z piłką na lewym skrzydle. Mierzwiński spokojnie odgrywa piłkę z powrotem do Żurawskiego. Był zawodnik Mazura Karczew. Przez środek Kasper Piekarz. Piekarz do Tokaja. Tam piłki nie opanował Przemysław Sieczko. Teraz Kowalczyk w pojedynku biegowym z Mierzwińskim. Wybija piłkę Mierzwiński, ale po nogach Kowalczyka, więc z autu rozpoczną gospodarze. Mierzwiński, dalekie wybicie. No, niedokładnie rozegrali ten aut piłkarze gospodarzy. Bo już za chwilę z tego samego miejsca gry wznawiać będą rzutem z autu Czarne Koszule, a konkretnie Andrzej Krajewski.
Krajewski, Kowalczyk. No i mamy teraz taki mały festiwal niedokładności w wykonaniu piłkarza obu drużyn. Teraz podanie Kowalczyka do Krajewskiego niedokładne i z autu popularna Giekpa. Rokicki faulowany przez Arłukowicza i już ruszają z atakiem piłkarze GKP. Długie zagranie Kolasińskiego na prawe skrzydło, tam jest Mikołaj Tokaj. Rokicki na prawe skrzydło, piłkę przejmuje Wojdyga. I już ruszają z kontratakiem Polonia Warszawa. Stańczyk teraz powstrzymywał nieprzepisowo jednego ze swoich byłych kolegów z Targówka. Przypomnijmy, że były piłkarz do Organu Ząbki, występował tutaj przy Kołowej przez rok w trzeciej lidze. Rozegrał 35 meczów i strzelił 21 bramek. W Polonii na razie jego konto piłkarskie oczywiście jest czyste. Ale widać, że wnosi dużo swoim doświadczeniem, że uspokaja tę grę w środkowej strefie boiska. Teraz długa piłka w stronę pola karnego Polonii. Faulowany był tam walczący o tę główkę Piotr Augustyniak i od własnej bramki, od rzutu wolnego spod własnej bramki rozpocznie grę Paweł Błysznowski. Teraz Błysznowski wymienił jakieś spostrzeżenia z Wojciechem Szymankiem, kapitanem czarnych koszul, i to właśnie ten drugi rozpocznie grę. Gra już wznowiona, Arłukowicz w środku boiska. Arłukowicz do Kośca, Kosiec. Wojdyga spokojnie do tyłu do Szymanka. Szymanek do Arłukowicza. Kowalczyk atakowany przez dwóch piłkarzy GKP. Odgrywa piłkę do tyłu do Augustyniaka. Augustyniak z powrotem do Szymanka. Nie śpieszą się z wprowadzeniem piłki do gry. Czarne koszule. Wojdyga. Piłka na lewej stronie. Długie zagranie w stronę Stańczyka. Stańczyk w pojedynku z Dominikiem Jarczakiem. Stańczyk kontra Jarczak. Jarczak wybija piłkę i będziemy mieli... Nie, piłka pozostała w boisku. Cały czas przy piłce czarne koszule. Lemanek. Kosiec, zagranie w pole karne. Czerkas. Wybija piłkę teraz spokojnie obrońca GKP. I w posiadaniu już Polonia Warszawa. Augustyniak był atakowany przez Przemysłowa Sieczkę, ale spokojnie wycofał tę piłkę do Szymanka. Teraz długie podanie Augustyniaka. Adam Czerkas walczył o tę piłkę, ale okazała się ona zagrywana zdecydowanie za mocno. Stańczyk, odbiór na połowie przeciwnika. Stańczyk, no może teraz być groźnie. Stańczyk indywidualnie. Zagrywa do Lemanka. Lemanek, czy będzie strzelał Lemanek? Kowalczyk. I na spalonym strzelec pierwszego gola dla czarnych koszul Dominik Lemanek. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie. Szkoda, że Marcin Stańczyk nie zdecydował się na strzał. Miał ku temu czas, miał ku temu miejsce. Ale znowu Stańczyk środkiem pola. Stańczyk prostopadle do Czerkasa. Czerkas sam na sam z Rudnickim. Czerkas mija bramkarza, ostry kąt. Czerkas piłkę wybija z linii bramkowej. Jeden z obrońców. Niestety nie udało się Czerkasowi strzelić swojego pierwszego gola w zespole czarnych koszul w pierwszym oficjalnym meczu w barwach tej drużyny. I z kontratakiem już GKP. Sieczko wyprzedzony przez Szymanka i przy piłce Paweł Błysznowski. Arłukowicz. Szymanek do Augustyniaka. Arłukowicz, cały czas wymiana podań na własnej połowie boiska. Arłukowicz do drugiego defensywnego pomocnika Drochoła Kośca. Kosiec, Augustyniak. Stańczyk znowu spokojnie, znowu utrzymał się przy piłce, dobrze ją rozegrał. I akcja na lewej stronie, Kosiec. Do Lemanka, Lemanek strzela, no takie uderzenie, że piłka trafiła do Adama Czerkasa. Czerkas, Krajewski, będzie dośrodkowanie Andrzeja Krajewskiego. Strzał Arłukowicza, no było to uderzenie dosyć groźne, ale niecelne, piłka o co najmniej metr, może dwa minęła słupek bramki strzeżonej przez Witolda Rudnickiego.
Wygląda więc na to, że piłkarze Polonii powoli odzyskują tę przewagę, którą utracili po pierwszych 20 minutach gry. Teraz Krajewski spokojnie odprowadził piłkę za linię autową i wznowił grę rzutem z autu. Teraz pewnie Augustyniak zagrywał chyba ręką obrońca Polonii. Tak jest, dopatrzył się tego sędzia. I mamy pierwszą żółtą kartkę. Ukarany właśnie Piotr Augustyniak, numer 26. No, ja nie wiem. To była na pewno dyskusyjna kara. Zawodnik Polonii owszem zagrał piłkę ręką, ale był wtedy w powietrzu, zrobił to nieświadomie. I od rzutu wolnego GKP Marcin Kolasiński, czyli strzelec bramki dla drużyny Stargówka. Będzie chyba krótko rozegrana piłka. Strzał z dystansu uderzał Przemysław Sieczko. Nie, przepraszam, to Jefren Romanow strzelał na bramkę. Jefren Romanow, który przez ostatnie dwa lata występował w starcie Otwock. Był tam obrońcą grającym w pierwszym składzie regularnie. Strzelał także rzuty karne. Jego bilans to 67 spotkań i 5 zdobytych bramek. Od bramki teraz Paweł Błysznowski. Błysznowski, długie zagranie. Piłkę zbiera Kolasiński. Kolasiński w stronę Sieczki, długie podanie, ale zdecydowanie za mocne. Błysznowski zaasekurował piłkę, która wyszła za linię końcową. I Błysznowski krótko, ale jest pressing ze strony piłkarzy Targówka, Wojdyga. Nie, to Kosiec. Kosiec stracił piłkę, odzyskał ją Szymanek. W natarciu piłkarze, no już nie. Teraz z kontratakiem wychodzą poloniści. Piłka do Adama Czerkasa, Czerkas pędzi lewą stroną, Czerkas, w środku pola Stańczyk i Kowalczyk, Czerkas samodzielnie, indywidualnie, Czerkas jest już w polu karnym, ale o ten jeden, dwa kroki za dużo. I napastnik Polonii najzwyczajniej w świecie przewrócił się, zaplątał we własne nogi i przewrócił w polu karnym. Oczywiście żadnego zagrożenia z tego nie było. I już w akcji GKP Piekarz, Mierzwiński, Tokaj, Rokicki, spokojnie przez linię obrony, Jarczak, Rokicki. Niedokładne to podanie Kacpra Piekarza w głąb pola od autu Czarne Koszule. Wojdyka wznawia grę. Krajewski rotuje się wybiciem piłki jak najdalej od własnej bramki. Tam przegrany pojedynek łukowy Stańczyka. Jest Wojdyga. Kosiec. Gra w środku pola. Odzyskuje piłkę Lemanek. Lemanek powstrzymany, jednak nie. Cały czas przy piłce piłkarz Polonii będzie dokładnie out dla zespołu Czarnych Koszul na wysokości pola karnego. Już jest piłka. I kolejne wybicie. Teraz piłka trafiła chyba w jednego z kibiców siedzących na wysokości pola karnego GKP. Będzie kolejny rzut z autu. Lemanek, dośrodkowanie w pole karne. Lemanek, Rudnicki pewnie łapie tę piłkę, a tam już do główki czaił się Adam Czerkas. I wznowienie gry ręką, krótko, Kamil Mierzwiński, kapitan GKP. Do Rokickiego, Rokicki. No, aż trzech piłkarzy Polonii w pressingu. Kowalczyk odzyskuje piłkę, Filip Kowalczyk do Stańczyka. Stańczyk do Wojdygi, zaplątał się tam Grzegorz Wojdyga. I znowu o jedno podanie za dużo. I znowu Marcin Stańczyk. Paweł Błysznowski teraz nie śpieszy się znowu ze wznowieniem gry od środka. Jest 13 minuta drugiej połowy, czyli 58 minuta całego spotkania. Polonia prowadzi z GKP Targówek, przypomnę, 2-1. Teraz długie podanie w stronę Papieża. Przy piłce Kowalczyk. Kowalczyk przewrócił go Kamil Mierzwiński i był faul zdaniem sędziego Marcina Grodzkiego.
Ze zdaniem sędziego nie zgadza się bramkarz GKP Witold Rudnicki. Krzyczy teraz w stronę sędziego, ale oczywiście nie nakłania, nie zdołał nakłonić go do zmiany tej decyzji. I już przy piłce poloniści Rafał Kosiec. Wypatruje teraz lepiej ustawionych kolegów. Lemanek na lewym skrzydle. Lemanek w pojedynku z dwoma przeciwnikami. Faulowany piłkarz Polonii. Będzie teraz okazja do wznowienia gry od rzutu wolnego i być może nawet do dośrodkowania. Trwają teraz tam dyskusje z sędzią. Z tego co widzę, Dominik Lemanek, Mikołaj Tokaj, upomniany przez sędziego został Ukrainiec Jefren Romanow. Jednak krótko przez własną defensywę rozegrali ten sam fragment gry poloniści. Szymanek zagra pewnie długą piłkę, tak jest, w kierunku Czerkasa, ale ten nie sięga jej głową i w posiadaniu znowu GKP. No cóż, 15 minut drugiej połowy za nami, mamy 60 minutę i wciąż 2-1 dla Polonii. W drugiej połowie to czarne koszule są stroną dominującą. Pamiętamy dwie akcje Marcina Stańczyka. Po jednej uderzać próbował Adam Czerkas. Napastnik Polonii minął bramkarza, ale kąt był zbyt ostry i piłkę z linii bramkowej wybił jeden z obrońców. Teraz podanie kolejne do Czerkasa, ale znów za mocne, znów napastnik Polonii nie sięga tej piłki, nie zdoła do niej dobiec i akcję konstruują od defensywy zawodnicy w żółtych, w tych żółto-zielonych strojach, czyli GKP Targówek. Lemanek do Stańczyka. Stańczyk, co zrobi teraz Stańczyk? Odgrywa do... No, kolejne złe podanie Marcina Stańczyka, tym razem szukał tym podaniem Dominika Lemanka, który pokazywał mu się na lewej stronie, ale ostatecznie piłka trafiła pod nogi jednego z piłkarzy GKP. Od autu Polonia z własnej połowy boiska Krajewski do Stańczyka. Stańczyk traci piłkę. Kolasiński do Mikołaja Tokaja. Tokaj zatrzymuje go Rafał Kosiec. Augustyniak do Szymanka. Na lewą stronę do Lemanka. Lemanek będzie zmuszony, tak jest, odegrać tą piłkę z powrotem do środkowego obrońcy czarnych koszul. Polonia jest teraz cofnięta przy tych atakach. Zdecydowanie bardziej niż na początku meczu. Piłkarze GKP bronią się szczelnie, nie dają czarnym koszulom wiele pola do popisu w ofensywie. Liczą pewnie na to, że uda im się wyjść z kontrą i być może doprowadzić do wyrównania. Kowalczyk, Krajewski do Stańczyka. Znowu niedokładne podanie, znowu niedokładność w szeregach czarnych koszul. Teraz Stańczyk ma pretensje do Krajewskiego o to podanie. Mówiąc kolokwialnie, ochrzania swojego młodszego kolegę. Ale to już przeszłość. Teraz przy piłce jest Dominik Lemanek. W środku pola Lemanek. Wojdyga do Lemanka. Lemanek, długie podanie. Ale piłkę znowu przycinają obrońcy Targówka, konkretnie Kamil Mierzwiński. Rudnicki pod pressingiem wybija piłkę. Utrzymuje się przy niej Marcin Kolasiński. Kolasiński, długie zagranie na prawą stronę. Tam jest jednak Wojdyga. Bardzo dobra interwencja Grzegorza Wojdygi. Ale przy piłce już Romanow wsunie atak GKP prawą stroną. Romanow, czy będzie dośrodkowanie? Romanow, przy linii końcowej Romanow dośrodkowuje w pole karne. Teraz z Kolasińskim walczy Krajewski. Kolasiński zdołał zagrać do Rokickiego. Rokicki przed polem karnym. Rokicki. Wypychał go tam przepisowo Marcin Stańczyk. Kasper Piekarz znowu w natarciu GKP. Jarczak, dośrodkowanie w pole karne. Wybija piłkę Piotr Augustyniak. Ale poza tym, z tego co widzę, będzie kartka. Ukarany nią został jeden z zawodników Polonii Warszawa. Był to Marcin Stańczyk. Popularny siwy zaznaczył tym samym swoją obecność w protokole meczowym. Za to zagranie ręką dostał karę od sędziego, żółta kartka. I za chwilę grę od rzutu wolnego będą wznawiali piłkarze z Targówka.
A tymczasem mamy jakieś zmiany w zespole GKP. Widzę, że z boiska schodzi Robert Rokicki, czyli defensywny pomocnik. Zszedł też Robert Rokicki i Piotr Papież zeszli z boiska, a w ich miejsce odpowiednio Michał Kropiewnicki i Michał Dobkowski, czyli dwaj zawodnicy związani kiedyś z Polonią Warszawa. Kropiewnicki grał w czarnych koszulach w juniorach, a Dobkowski w zespole młodej ekstraklasy. Dośrodkowanie w pole karne Polonii. Tam Wojdyga wybija piłkę, ale na spalonym jeden z zawodników GKP. Michał Dobkowski pojawił się na boisku, jak już mówiłem, numer 10, będzie grał w środku pola. Warto na tego zawodnika zwrócić uwagę. Bardzo chwalił go trener Sergiusz Wiechowski po tym ostatnim meczu GKP z ŁKS-em Łódź. To jest piłkarz taki nietuzinkowy, obdarzony dobrą techniką, szybkością. Tak samo prezentował się kiedyś w barwach Polonii. Nie udało mu się jednak przebić do pierwszego zespołu grającego wówczas w ekstraklasie. Ale zdaniem wielu trenerów czy obserwatorów był na równi albo nawet i lepszy technicznie od Konrada Wrzesińskiego, który angaż w pierwszym zespole Polonii wtedy dostał. Teraz piłka gdzieś na trybunach, wybita przez jednego z graczy GKP. Szymanek, Augustyniak. Augustyniak, co zrobił Augustyniak? Długie podanie do Stańczyka. Stańczyk, tym razem złe przyjęcie środkowego pomocnika czarnych koszul. A tymczasem przyśpiewa kibiców GKP, którzy przedstawiają się jako terroryści i faszyści. No, ciekawe. Od bramki Rudnicki. Rudnicki, długie podanie. Długie wybicie w stronę prawego skrzydła swojej drużyny. Będzie rzut z autu dla czarnych koszul. Grzegorz Wojdyga ma już piłkę w rękach. Sześćdziesiąta szósta minuta tego spotkania. Wynik meczu 2-1 dla Polonii Warszawa. Przy piłce GKP Dobkowski. To właśnie o nim mówiłem, że jest dobry technicznie. Teraz zatrzymał go dopiero Stańczyk. I co zrobi Stańczyk? Stańczyk, spokojnie, Stańczyk, jeden zwód, drugi. Uspokaja grę i zagrywa do tyłu do Augustyniaka. Augustyniak ma obok siebie Szymanka, właśnie do niego kieruje podanie. Szymanek na lewą stronę do Wojdygi. Wojdyga faulowany na lewym skrzydle. I żółtą kartką ukarany został grający z numerem 8 Marcin Kolasiński, czyli strzelec pierwszego gola i jedynego jak na razie dla GKP. Już ten rzut wolny rozegrany. Lemanek dośrodkowanie w pole karne, piłkę wybija Michał Kropiewnicki. Augustyniak zapędził się teraz pod pole karne przeciwnika. Augustyniak jest już w polu karnym. Augustyniak na prawą stronę do Czerkasa. No, nie była to dobra decyzja. Adam Czerkas na spalonym i z tej akcji nic nie wynika. A tymczasem szykują nam się zmiany w zespole czarnych koszul. Boiska opuszczają Grzegorz Arłukowicz i Filip Kowalczyk, z tego co widzę. Mieliśmy dwie zmiany w Polonii. Na boisku wszedł m.in. Aleksander Tomaszewski. I Polonia na własnym boisku. Aleksander
Aleksander Tomaszewski i Michał Steć pojawili się na boisko. Michał Steć, czyli zawodnik, który kiedyś występował w Jagiellonii Białystok. To jest jego drugi mecz w barwach czarnych koszul. W pierwszym spotkaniu zagrał tydzień temu. Był to pojedynek, jak wszyscy pamiętamy, z Wartą Sieradz, przegrany przez Polonię 0-2. Tomasiewicz i Steć już na boisku. Teraz właśnie przy piłce Steć. Steć do Kośca. I na prawej stronie Krajewski. Krajewski. Piłki nie opanował. Nie opanował Adam Czerkas. Kosiec. Kosiec faulowany. Faulowany na własnej połowie boiska. I żółtą kartką zostaje upomniany zawodnik GKP Targówek. Środkowy obrońca GKP Targówek. Daniel Żurawski. Wygląda to na dosyć poważniejszy uraz. Na boisko wbiegają masażyści Polonii Warszawa. Zobaczymy zaraz, czy defensywny pomocnik czarnych koszul jest gotowy do dalszej gry. Rafał Kosiec już wstał z boiska na własnych nogach, opuszcza plac gry, takie są przepisy, za chwilę będzie pewnie mógł wrócić. A Polonii się z rzutu wolnego z własnej połowy boiska. Szymanek teraz naradza się z Aleksandrem Tomaszewskim i Piotrem Augustyniakiem. Zobaczymy zaraz, jaki pomysł na te akcje mają czarne koszule. Szymanek przy piłce. Długie podanie w stronę wybiegającego z głębi pola Stańczyka. Stańczyk utrzymuje się przy piłce. Stańczyk. Tomaszewski do Czerkasa. Czerkas na linii pola karnego. Czerkas do Stecia. Steć. Uwaga. Piłkę łapie Witold Rudnicki. Nie udała się ta akcja czarnym koszulą, chociaż trzeba przyznać, że tym razem wszystkie podania wyszły tak jak trzeba. No jedynie wykończenie. To zagranie Michała Stecia nie przyniosło zagrożenia pod bramką GKP. Dobkowski. Przez środek pola do Piekarza. Piekarz. Dobkowski. Znowu Dobkowski. Piekarz. Wymiana podań między tymi dwoma piłkarzami. Piekarz na prawe skrzydło do Romanowa. Romanow w pojedynku z jednym z polonistów. Romanow dośrodkowuje w pole karne. Ale było to dośrodkowanie bardzo niedokładne, piłka poszybowała na aut i z autu Andrzej Krajewski. Aż 5-6 piłkarzy GKP podeszło pod tą linię gry. Stańczyk teraz w pojedynku z Mierzwińskim. Lemanek wybija piłkę jak najwyżej, jak najdalej od bramki. Tokaj. Dobkowski przy piłce. Młody pomocnik GKP. Dobkowski na lewą stronę do Kropiewnickiego. Kropiewnicki dośrodkowuje w pole karne. Piłkę wybija Augustyniak. Jest Lemanek. Lemanek teraz zamienił się na strony boiska właśnie z tym Michałem Steciem, który pojawił się na lewej stronie. Zaś popularny Leman przeszedł na skrzydło prawe. Lemanek prostopadle do Stecia. Za lekko piłkę wybijają gospodarze, ale wciąż w posiadaniu Polonia. Tomaszewski. Augustyniak spokojnie zostawia piłkę Pawłowi Błysznowskiemu i z powrotem przy piłce stoper Polonii. Siedemdziesiąta druga minuta meczu. Przypomnę, że Polonia Warszawa prowadzi z GKP Targówek 2-1. Wszystkie bramki padły jeszcze w pierwszej połowie spotkania. Dla Polonii strzelali Lemanek i Augustyniak, zaś dla GKP Marcin Kolasiński. Teraz długie podanie do Krajewskiego. Krajewski, czy opanuje tą piłkę w zarzutniku boiska? Krajewski kontra Kropiewnicki. Wycofuje do Lemanka. Lemanek, Dominik Lemanek. Ojej, zaplątała się ta piłka pomocnikowi Polonii. Ale jeszcze jest Kosiec między nogami. Steć. Nie ma bramki, jak to nie wpadło. Michał Steć puścił piłkę między nogami środkowego obrońcy. I jakoś poradzili sobie z tą sytuacją piłkarze GKP, chociaż już po raz drugi wybijają piłkę z linii bramkowej. Przypomnijmy, na początku drugiej połowy
z ostrego kąta do pustej bramki strzelał Czerkas, wtedy piłka została wybita. I teraz też praktycznie z pustej bramki, z linii bramkowej wybijają ją gospodarze. Stańczyk środkiem boiska, Stańczyk, czy będzie strzelał, czy nie? Stańczyk do Lemanka, Lemanek prawą stroną, wbiega w pole karne Lemanek piąstkuje Rudnicki, jeszcze przy piłce Polonia. Michał Steć, Wojtyga, wycofuje do Stecia, Steć lewą stroną, dośrodkowanie w pole karne, Rudnicki nie łapie tej piłki, Lemanek zablokowany przez jednego z obrońców GKP. No robi się groźnie pod bramką GKP, wygląda na to, że Polonia po raz kolejny złapała ten zjazd w żagle i zobaczymy, co z tego wyniknie. 2-1 to wynik korzystny dla Polonii oczywiście, ale dosyć nerwowy. Ta końcówka przy takim prowadzeniu zaledwie jedną bramką może być niespokojna. Strzelenie kolejnego gola z pewnością ułatwiłoby czarnym kurzlom spokojne dowiedzenie tego wyniku do końca. Augustyniak do Tomaszewskiego. Tomaszewski. Szymanek do Stańczyka. Stańczyk chciał przedłużyć piłkę do Adama Czerkasa, ale nie wyszło. Jest wysoki pressing polonistów. Stańczyk dobiega do bramkarza. Co zrobi Rudnicki? Rudnicki wykopuje piłkę jak najdalej od własnej bramki. Jest tam Tokaj i Tomaszewski. Tokaj do środka. Dobkowski. Do Romanowa. Romanow z powrotem do środka. Kasper Piekarz. Piekarz na lewo skrzydło do Kropiewnickiego. Kropiewnicki przegrywa ten pojedynek główkowy z Andrzejem Krajewskim. Jeszcze przy piłce defensor KSP. I będzie rzut z autu dla Polonii na wysokości własnego pola karnego. Akcja cały czas na połowie Polonii. Jest Kosiec do Lemanka. Lemanek zbiega mu na lewym skrzydle. Kosiec z prawym skrzydłem. Będzie dośrodkowanie Kośca. Wojdyga. Co zrobi Wojdyga? Strzela. Ojej. Mało brakowało, a uszkodziłby to po tym strzale piłką jeden z samochodów zaparkowanych na znajdującym się za bramką parkingu. A tymczasem piłka wyleciała sobie na ulicę Kołową. No, może się jeszcze znajdzie. Nie był to najlepszych lotów strzał Grzegorza Wojdygi. Rudnicki od bramki. Augustyniak. Opanował piłkę. Augustyniak wybija jak najdalej od własnej bramki. Ale było to wybicie typowe na ślepo. Do tej piłki nikt nie dobiegł. No cóż, starają się piłkarze Polonii, nie można im tego odmówić. Ale brakuje albo szczęścia, tak jak w tych przypadkach, kiedy piłka była wybijana z linii bramkowej, albo dokładności. Jest 76. minuta spotkania Polonia GKP Targówek 2-1. A tymczasem Kacper Piekarz ukarany żółtą kartką za faul na Rafale Kościu. Będzie rzut wolny dla Polonii z okolic 30, no może trochę mniej, 27, 28, no powiedzmy 25 metrów od bramki. Od bramki GKP, mniej więcej na wprost. Piłkę ustawia sobie Dominik Lemanek, naradza się tam jeszcze z Marcinem Stańczykiem. Zobaczymy, jak rozegrają ten stały fragment gry piłkarze Polonii. A tymczasem mieliśmy dwie zmiany w zespole GKP Targówek. Na boisku pojawili się Dawid Sawicki i Mateusz Paradowski. Paradowski to kolejny piłkarz z przeszłością polonijną. Był junior czarnych koszul z rocznika 9-4. No a tymczasem rzut wolny dla Polonii. Lemanek stanął naprzeciwko piłki, tak jakby miał strzelać. Lemanek bierze rozbieg. Lemanek uderzenie mocne, ale no niestety również niecelne. Piłka poleciało nad bramką, nad poprzeczką. I z 5 metra gry wznowią gospodarze. Teraz Paweł Błysznowski pokrzykuje energicznie na swoich kolegów. Gramy do końca, krzyczy bramkarz Polonii. No, taka jest prawda, piłkarze Polonii muszą zachować teraz koncentrację do ostatniej minuty, jeżeli chcą utrzymać to prowadzenie i zainkasować pierwsze w tym sezonie 3 punkty. Teraz Sawicki w pojedynku z Wojdygą. Sawicki odzyskuje piłkę. Sawicki prawą stroną. Dawid Sawicki.
i odzyskanie piłki przez Polonię. Stańczyk spokojnie uspokoił grę, zwolnił tempo tej akcji i wycofał piłkę do Augustyniaka. Augustyniak. Uwaga, jest Czerkas już w polu karnym, Adam Czerkas, to zrobi Czerkas, dobiega do linii końcowej i chyba piłka wyszła za boisko jeszcze przed tym zagraniem Czerkasa. Tak jest, więc od bramki zacznie Witold Rudnicki. A do końca meczu zostało 11 minut, jest 79 minuta spotkania. Polonia GKP 2-1. Mierzwiński, teraz GKP przez środek, Paradowski na prawe skrzydło, tam jest Dobkowski, Michał Dobkowski faulowany przez jednego z polonistów, będzie rzut wolny dla zespołu GKP, kolejna okazja do dośrodkowania piłki i do zrobienia zamieszania pod bramką Pawła Bożnowskiego. Odległość od bramki to może 35 metrów, może 40, bardziej 35. Przy piłce Michał Kropiewnicki, z tego co widzę. Tak jest, to on lewonożny zawodnik, lewy pomocnik, będzie wstrzeliwał tę futbolówkę w pole karne. W pole karne Polonii. Tam już sześciu piłkarzy w tych zielono-seledynowych strojach. Zobaczymy, jak rozegrają to gospodarze. Kropiewnicki, nisko bita piłka. Wprost na pierwszego obrońcę wybijają Wojciech Szymanek. Ale jeszcze nie rezygnują gracze Targówka, atak prawą stroną. Walczy tam Steć z Romanowem. Romanow do Sawickiego i będzie rzut karny. Będzie rzut karny dla zespołu z Targówka. Faulował Piotr Augustyniak. Piotr Augustyniak faulował Dawida Sawickiego i będziemy mieli 11, więc świetna okazja dla podopiecznych Seriusza Wiechowskiego do wyrównania. No cóż, nie chcę tutaj nic jednoznacznie mówić, ale z mojej perspektywy karny był ewidentny. Zobaczymy to jeszcze później po meczu na powtórkach, kiedy będziemy analizowali zapis materiału wideo. No i zobaczymy. Zobaczymy, co wydarzy się za kilkadziesiąt sekund. Rzut karny będzie egzekwował Jefren Romanow, prawy obrońca GKP. Tak jak wspominałem, on rzuty karne wykonywał już w Ursusie, w starcie Otwock, wykonywał je skutecznie. No i zobaczymy, Romanow czy Błeszczowski. 81. minuta spotkania. 2-1 dla Polonii. Romanow czy Błeszczowski? Romanow, pewne uderzenie w prawy róg bramki. Błeszczowski poleciał w róg lewy i mamy bramkę wyrównującą. 81. minuta spotkania i jest 2-2. Jefren Romanow strzela gola z rzutu karnego. No i niestety dla Polonii sprawdziło się to, o czym mówiłem. 2-1 to wynik mocno niepewny. 2-0 to już to wynik mocno niepewny, robi się 2-1. Potem nerwówka, no i niestety dla polonistów GKP doprowadza do wyrównania. No i podopieczni Łukasza Chmielewskiego mają teraz bardzo mało czasu, żeby przechylić te szale zwycięstwa na swoją korzyść. GKP taki wynik pewnie satysfakcjonuje, tak samo jak satysfakcjonował ich remis z ŁKS-em. Więc możemy spodziewać się, że będą teraz grali na czas, będą murować własną bramkę. Byleby tylko nie dopuścić polonistów pod własne pole karne. Teraz Kosiec faulował Daniela Żurawskiego na wysokości linii środkowej boiska. Będzie rzut wolny dla GKP. Nie śpieszą się wyraźnie z jego wykonaniem. Nie śpieszy się Kamil Mierzwiński. Daje sygnał ręką swoim kolegom, żeby wbiegali w to pole karne. Będzie długie zagranie. Mierzwiński w pole karne Polonii. Tam jednak jest faul na Augustyniaku. Tym razem rzut wolny dla Polonii. Już grają czarne koszule. Steć. Do Wojdygi. I poloniści przez linię obrony. Augustyniak. Będzie pewnie próba długiego zagrania w stronę Czerkasa lub Stańczyka. No, czy Czerkas i Stańczyk, czy ci doświadczeni poloniści wezmą ten ciężar na siebie w tych ostatnich minutach i czy zdołają przychylić szale zwycięstwa na korzyść Polonii. Przed nimi na pewno trudne zadanie i pierwsza taka weryfikacja w barwach nowego zespołu. Augustyniak, długie podanie do Stańczyka. Stańczyk
nawet nie wyskoczył do tej piłki, bo ona zagrywana za mocno. Teraz Augustyniak w pojedynku z Kropiewnickim, starcie między piłkarzami obu zespołów. Interweniuje sędzia, interweniuje kapitan Kamil Mierzwiński, rozdziela obu zawodników. Będzie rzut wolny dla Polonii. Szymanek przy piłce na własnej połowie boiska. No, zobaczymy, jak piłkarze Polonii zagrają przez te ostatnie kilka minut. Czeka ich na pewno próba nerwów, próba charakteru. Zobaczymy, czy będą w stanie. Stańczyk z woleja! Ups, było blisko bramki, nawet samobójczej. Niefortunna interwencja jednego ze stoperów KKP, który skierował piłkę w stronę własnej bramki, ale będzie tylko rzut rożny. 84 minuta, 6 minut do końca spotkania. W narożniku boiska Michał Steć. Steć, krótkie zagranie do Lemanka. Lemanek, Steć, dośrodkowanie w pole karne, wybijają piłkę głową piłkarze Stargówka. No i Romanow jak najdalej od własnej bramki, jak najmocniej, byleby tylko odsunąć tę grę od pola karnego GKP. I wywalczyli rzut wolny na wysokości środkowej linii boiska. Steć, Kosiec. Tomaszewski, Aleksander Tomaszewski. Tomaszewski między obrońców. No, to miało być chyba podanie do Marcina Stańczyka. Stańczyk prawie że odzyskał tę piłkę, ale będzie tylko aut dla popularnej Giekpy. Nie pałujemy, krzyczy teraz do swoich kolegów z drużyny Stańczyk, tak jakby chciał im pomóc, podtrzymać na duchu tym swoim doświadczeniem. No, zobaczymy, na ile to się przyda. Tymczasem Błesznowski wybiega z bramki, uprzedzając szarżującego Michała Kropiewnickiego. I już prawą stroną poloniści. Steć, minął dwóch piłkarzy GKP. Dośrodkowanie z prawej strony. Steć, niestety ta piłka adresowana zupełnie do nikogo. Wybita przez obrońcę GKP. Osiemdziesiąta szósta minuta meczu, 4 minuty do końca plus to, co doliczy sędzia. Mieliśmy przed chwilą kolejną przepychankę między zawodnikami obu drużyn. Widać, że atmosfera na boisku robi się coraz gęstsza. Ale na razie gra toczy się bez większej brutalności, bez większej liczby fauli. Sędzia Michał Urocki doskonale panuje nad wszystkim, nie musi nawet pokazywać niezliczonej ilości żółtych kartek. No, może teraz Polonia, Krajewski. Krajewski zbiega do środka. Krajewski. Co zrobi Krajewski? No, niestety nie zrobił nic. Stracił piłkę, a po chwili jeszcze faulował przeciwnika, więc kolejne sekundy uciekają na korzyść piłkarzy Stargówka. A do końca meczu już tylko 3 minuty. 87 minuta. Polonia remisuje na Targówku 2-2. Dobkowski biega w pole karne. Michał Dobkowski. Wybijają tę piłkę poloniści. Strasznie dobry technicznie jest ten piłkarz. Michał Dobkowski wywalczył teraz rzut rożny. Wszyscy najwyżsi piłkarze GKP wbiegają w pole karne Pawła Błeszczanskiego. Jest tam Kacper Piekarz, jest Jefen Romanow. A do narożnika zmierza Michał Kropiewnicki. Zobaczymy. Jeżeli GKP wygrałby tutaj z Polonią, byłoby to z pewnością, no, co najmniej niespodzianka. Kropiewnicki nisko zagrywa tę piłkę, no, w gąszcz obrońców. Jeszcze jedno dośrodkowanie, tym razem trochę wyższe, blokuje piłkę. Jeden z polonistów i dalekie wybicie w stronę Czerkasa. Teraz przepychający się Czerkas faulował jednego z rywali, był to chyba, z tego co dobrze widzę, Kamil Mierzwiński. Leży teraz na murawie. Kradnie te cenne sekundy. Czas ucieka teraz przecież na korzyść GKP. Piłkarze GKP z remisu będą z pewnością zadowoleni. Natomiast poloniści, no delikatnie mówiąc, nie. Jeżeli drużyna ma się zamiar włączyć do walki o awans do drugiej ligi, no to dorobek jednego punktu po dwóch kolejkach jest co najmniej mizerny. Ale zobaczymy. Mamy jeszcze 2 minuty plus to, co doliczy sędzia. Rudnicki spod własnego pola karnego wybija piłkę daleko w stronę Michała Dobkowskiego.
przyjmują poloniści. Lemanek Tomaszewski. Tomaszewski na prawą stronę do Stecia. Steć. Steć kontra Żurawski. Żurawski przyjmuje tę piłkę. Jest Krajewski, Polonia. Kosiec. Kosiec przewrócił się, ale nie było w tej sytuacji żadnego faulu. A jednak był sędzia, zastosował po prostu przywilej korzyści. Arbiter zobaczył, że Polonici tę piłkę stracili, że z tej akcji nic nie będzie. No i sprytnie wrócił do tej sytuacji. Chyba jakaś petarda poleciała właśnie w stronę sektora polonistów. Może i nie? No nic, Kosiec w pole karne. Gorąco przez moment w polu karnym GKP. Aż w końcu sytuację wyjaśnia Żurawski dalekim wybiciem piłki. I kolejne takie agresywne starcie między zawodnikami obu drużyn. Kosiec głową do Błosznowskiego. 89. minuta spotkania. GKP Polonia 2-2. Krajewski. Poloniści jeszcze wierzą w sukces, jeszcze chcą. Traci piłkę Steć na rzecz Żurawskiego. Fatalna strata. Będzie rzut z autu dla GKP na połowie Polonii Warszawa. Żurawski teraz kładzie się na boisko. Tak jest, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa. Kładzie się, doznał już skurczu i kradnie te cenne sekundy. Jest już ostatnia minuta regulaminowego czasu gry. Mamy interwencję sztabu medycznego GKP, więc te sekundy upływają wciąż na korzyść piłkarzy z Targówka. Żurawski już wstał, ale jako że masażysta biegł na boisko, będzie musiał opuścić plac gry. A od rzutu z autu Kamil Mierzwiński. Trzy minuty doliczył sędzia do regulaminowego czasu gry. O trzy minuty dłużej potrwa tutaj nadzieja czarnych koszul na zwycięstwo. Krajewski wybija piłkę. Czerka z kontra Mierzwiński. Dobrze blokuje tę piłkę Mierzwiński. Zastawił ją. A tymczasem GKP już w 11, po tym jak na boisko wrócił Daniel Żurawski. Żurawski do Mierzwińskiego. Mierzwiński faulowany nie był przez Augustynia Kasawicki, mimo że się domagali piłkarze GKP od gwizdania rzutu wolnego. Przy piłce gospodarze Kropiewnicki na lewej stronie. Kropiewnicki kontra Krajewski. Tam walka już niemalże w parterze. Kropiewnicki powstrzymany, a jednak nie. Utrzymuje się przy piłce zawodnik GKP, ale utrzymał się przy niej już za linią końcową i od bramki grę rozpocznie Paweł Błosznowski. Do końca doliczonego czasu gry zostały jeszcze dwie minuty. Czerkas przygrywa pojedynek główkowy z Kacprem Piekarzem. Kropiewnicki jeszcze w stronę Sawickiego. Jego powstrzymuje Augustyniak. Dobkowski, Michał Dobkowski jest już w polu karnym. Dobkowski, okazja dla GKP. Dobkowski strzela lewą nogą. Ale za mocno, za wysoko. I od bramki rozpocznie Paweł Błosznowski. Do końca tego regulaminowego czasu gry pozostała już tylko minuta i nie zanosi się na to, żeby ten wynik miał ulec zmianie. Przypomnę, Polonia remisuje na Targówku 2-2. Teraz Augustyniak przegrywa z Sawickim główkę. Krajewski do Błosznowskiego. Błosznowski wybija piłkę daleko od własnej bramki. Ale znowu niecelnie, znowu GKP przy piłce. No, jest naprawdę nerwowo na boisku. Czas doliczony mija już powoli. Dobiega już powoli do końca. Teraz poloniści odzyskują piłkę. Lemanek. No, to chyba ostatnia akcja. Lemanek. Przez środek. Kosiec. Do Michała Stecia. Michał Steć faulowany, a żółtą kartką zostaje ukarany Kamil Mierzwiński, kapitan GKP. No i to chyba ostatnia sytuacja, którą będą mogli stworzyć sobie poloniści, bo już na zegarze 93 minuta, czyli de facto po czasie. Michał Steć podchodzi do piłki ustawionej na 40, może drugim metrze. Wszyscy poloniści za wyjątkiem Pawła Błosznowskiego i Andrzeja Krajewskiego w polu karnym albo pod polem karnym GKP. No i zobaczymy. A
albo wygrana, albo remis czarnych koszul. Michał Steć. Dośrodkowanie Michała Stecia. Rudnicki nie łapie tej piłki, zamieszanie, ale wybijają zawodnicy GKP. Piłka już jest przy linii środkowej. Zobaczymy zaraz, sędzia Michał Grodzki powinien zakończyć. Właśnie to robi. Koniec meczu. Polonia Warszawa remisuje na wyjeździe z GKP Targówek. 2-2. Bramki dla czarnych koszul strzelali w pierwszej połowie Dominik Lemanek i Piotr Augustyniak. Z kolei dla GKP trafiali Marcin Kolasiński w pierwszej połowie i Jefren Romanow w drugiej połowie z rzutu karnego. 2-2 to dla gospodarzy na pewno wynik dobry. Jest to w pewnym sensie też niespodzianka. GKP kontynuuje dobrą passę. Tydzień temu zremisowali 1-1 z LKS-em, teraz zremisowali 2-2 z Polonią. Więc na pewno nie mają podstaw do narzekania. Natomiast Polonia, no cóż, nie tak to miało wyglądać. Nie tak miał wyglądać ten początek sezonu w wykonaniu czarnych koszul. Dwa mecze z Wartą Sieradz i z GKP Targówek, czyli z drużynami średniego pokroju, mówmy sobie szczerze. Dwa mecze i zaledwie jeden punkt. Poloniści teraz zagrają za tydzień z Lechią Tomaszów Mazowiecki. To będzie pierwszy ich mecz u siebie. Spotkanie to zostanie rozegrane w najbliższą środę o godzinie 19.11. Będzie to również pierwszy mecz czarnych koszul pod wodzą nowego trenera, którym został, przypomnę, Piotr Szczechowicz, były szkoleniowiec między innymi Pogoni Siedlce i Wisły Płock, teraz kibice GKP podchodzą pod sektor swoich kibiców, żeby podziękować im za wsparcie. To samo czynią piłkarze Polonii Warszawa, którzy idą przybić piątki tej kilkudziesięcioosobowej grupie kibiców czarnych koszul. A ja zachęcam jeszcze do pozostania z nami przez kilka minut. Na antenie naszym gościem za chwilę będzie Sergiusz Wiechowski, trener GKP Targówek. Naszym gościem jest trener GKP Targówek, Sergiusz Wiechowski. Panie trenerze, jak tak na gorąco oceni pan to spotkanie? Wynik satysfakcjonuje? No na pewno, bo z przebiegu to Polonia miała chyba więcej okazji do strzelenia bramek. Natomiast pokazaliśmy znowu w kolejnym meczu, tak jak z LKS-em, gdzie faworytem była w sumie na pewno Polonia. Pokazaliśmy, że do końca umiemy walczyć o wynik, że chłopaki starają się do 93 minuty, tak jak dziś było, walczyć. Mogliśmy troszkę szczęścia mieć jeszcze więcej, ale już nie przesadzajmy. Wydaje mi się, że z 2-0 wyciągnąć na 2-2 to jest kawał dobrej roboty. A jakby to miał porównać, Polonię czy UKS? Która z tych drużyn była lepszym przeciwnikiem, bardziej wymagającym? Wydaje mi się, że Polonia z przebiegu gry i tak jak grała w piłkę, to Polonia. UKS zaskoczył nas w sumie tylko stałymi fragmentami. Właściwie nie zaskoczył, bo już się spodziewaliśmy tego, że będzie grał długie piłki. I tak było i strzelił nam z tego bramkę. Natomiast Polonia grała bardziej kombinacyjnie i miała więcej atutów, tak, w postaci dwóch napastników, którzy grali w lidze. Także na pewno to przemawiało gdzieś za nimi. Doświadczony w sumie tył obrony. Ale cieszę się, że chłopaki do końca walczyli i udało się doprowadzić do remisu. Ale Czerka, Stańczyk jakimiś takimi piłkarzami nie do zatrzymania dzisiaj nie byli? No nie, no to też chwała chłopakom tutaj w obronie, że nie przestraszyli się i tak jak sobie powiedzieliśmy, to wszystko zrealizowali. Także cieszy mnie to zrozumienie ich do trudnej sytuacji klubu i do tego, że w trudach się to rodziło, bo było bardzo mało czasu, a natomiast pokazują, że warto i że z sercem, ambicją, zaangażowaniem można naprawdę wszystko zniwelować. A tak w skali szkolnej, jakby pan ocenił postawę swojej drużyny w tych dwóch pierwszych meczach, ten początek sezonu GKP Targówek w skali szkolnej? Na jakąś ocenę, tak? Wydaje mi się, że 3 plus i rośniemy. Cały czas mam nadzieję, że w kolejnych meczach to będzie coraz wyżej i w końcu dojdziemy do takiego poziomu, który nas będzie satysfakcjonował, czyli wydaje mi się, że gdzieś tak bliżej piątki. Tego z pewnością życzymy. Gościem naszej transmisji był Sergiusz Wiechowski, trener GKP Targówek. Dziękuję bardzo. Dzięki panowie. A my żegnamy się już z państwem. Po więcej materiałów z meczu zapraszamy jutro na stronę ptsportowa.pl ze stadionu na Targówku. Mateusz Sokołowski. Dziękuję.
zdążymy, poczekaj, daj chwilę odsapnąć, człowieku.
jak teraz? Ci zaraz powiem, jak skończymy. Czekaj chwilę. Krzysiu? No, ja jestem gotowy. My też. To ale w planie takim jedynkowym, nie sam zawodnik, żeby był. To na, zacznijmy dwójkowym, a zanim skończymy. Dobra. Zacznijmy dwójkowym i skończymy jedynkowym. To tak przełączam, jak wiesz, ty mówisz, to przełączam na dwójkowy i... Naszym gościem jest Jefren Romanow, strzelec z drugiej bramki dla GKP Targówek w meczu z Polonią. Jefren, jak ocenisz to spotkanie? Ciężko się grało przeciwko Polonii? Bardzo ciężko, bo dużo doświadczonych zawodników. U nas młoda drużyna, tylko zebrali, bo stary trener odszedł, nowy przyszedł. Także bardzo ciężko grało się, ale grali z angażowaniem, bo z takimi drużynami jak Polonia, które chcą awansować do drugiej ligi, zawsze grasz z podwójnym zaangażowaniem. A to był dla Was trudniejszy mecz niż ten z ŁKS-em? Gdzie Wam się grało łatwiej? No, ja myślałem, że tak, troszkę trudniej było, bo grali na swoim boisku, tam grali na wyjeździe, grali tam troszkę od obrony, a tutaj musieli iść do przodu. Takie łatwe bramki stracili w pierwszej połowie, takie szybkie, także musieli iść do przodu, także bardzo ciężko nam grało się. Te dwie bramki Was tak nie podłamały trochę na początku? Bo to jeden cios, drugi cios, no i co dalej? Tak, troszkę podłamali, bo nie mogli piłku utrzymać w środku. I takie szybkie bramki to nas troszkę nadlamali. Ale dobrze, chcę podziękować chłopakom, że zabrali się i walczyli do końca. Ty wykonywałeś rzuty karne też w Otwocku, to byłeś wyznaczony do strzelania? Z początku przy trenerze Kędziorki to podszedł pierwszy i zaczął wykonywać wszystkie. I wszystkie strzelił. No i to tak samo, jak przyszedł na testy, tutaj też strzelił dwie bramki z rzutu karnego. No i teraz chcę podejść Kamil, ale zapytał, czy mogę strzelić, on powiedział, jesteś pewny, no ja mówię, no niepewny, no ale chcę spróbować. No i udało się, walczyliście jeszcze o zwycięstwo, liczyliście jeszcze na to, że się uda wygrać ten mecz? No w końcu mali tak, w końcu mali już takie sytuacje, że mogli nawet strzelić, bo Polonia widać, że troszkę zmęczyła się pod koniec, ale też mogli i puścić, też oni dobrze grali na atakach, także jestem zadowolony, że tak skończyło się. Czyli to jest dla Was dobry wynik, tak? 2-2 z Polonią? Tak, jest bardzo dobry wynik. Bardzo dobrze drużyna, u nas też bardzo młode, ale trzeba ich obijać, żeby oni chcieli iść wyżej, bo jestem takim doświadczonym zawodnikiem tutaj, jestem jeden z najstarszych, także dużo młodych. Jest czym uczyć, bardzo dobrze młodzi, którzy chcą pograć. Także myślałem, że to dla nich był bardzo fajny mecz, bo dużo było kibiców i to tak. No dobrze, to dziękuję. W takim razie naszym gościem był Jefren Romanow, GKP Targówek Polonia Warszawa, 2-2. Dobra, to jest strona, jest ptsportowa.pl. Mogę ci nawet SMS-em wysłać adres. Podaj mi swój numer, czekaj sobie, wpiszę od razu. No? 505 283 669. Słuchajcie, puszczę teraz sygnał. Mateusz. Aha. To sobie tam zapiszesz, że ci potem... Napiszę SMS-ek. Aha, dobrze, dzięki ci. Na razie. No, na razie. Nie wiem, czy zrozumiali oni to wszystko. No. Też mi się chce lać, jak z kurwysy. Nie, to weź może ten mikrofon, jeszcze ja pójdę tam. Halo. Włączę to już w Polsce.